I to ziomeczki z tej strony Tragol w kolejnym odcinku z Crow Country. W ostatnim odcinku, no mieliśmy już sporo zagadek, zeszliśmy na podziemny poziom i teraz, no tak naprawdę idziemy z górki. Jest o wiele więcej przeciwników, co nie jest to zwykle zbyt miłe. I musimy uważać, bo część tych przeciwników to jest taka specjalna, żeby szybko przebiec, ale nie przebiegniesz koło nich szybko. Więc tak, teraz mamy ten cały miotacz ognia, więc możemy wezwać tego gościa. Więc to będzie i on da nam ulepszenie do miotacza ognia. Z nim już gadaliśmy kiedyś. Więc tak, mamy miotacz ognia. Nice. I teraz, w sumie po tym, w sumie nie wiadomo co zbytnie zrobić, dlatego że już większość rzeczy zrobiliśmy. Tutaj mamy nadal jakąś zagadkę, dosłownie nie wiem o co chodzi w tym. Za chwilę może użyjemy miotacza ognia i dlatego. Mamy kryptę, ale w krypcie też jest trudno określić o co chodzi. Zgaduję, że może tutaj trzeba używać kwasu, żeby się dostać. Ale będzie to wszystko po drodze, co najwyżej sobie oczyścimy. Jakby co teraz podkładają miny, które działają w taki sposób, że... Okej, myślałem, że to jest coś powiązanego. Działają w taki sposób, że jak tam będziemy przychodzić, to wtedy ta mina się odpala. Widzę tego bloba, ale w głównej mierze jest to jakiś, nie wiem co tutaj jest, pokazuje niby, że jest coś tutaj, ale na razie nie chcę, no kompletnie tutaj nie ma żadnej interakcji, więc to jest najgorsze, więc póki to się nie rusza. Wydaje mi się, że pójdziemy do tej windy na górze i zejdziemy po ten kwas. Ten kwas będzie po drodze, ale też zejdziemy później na dół, bo chcę zobaczyć, czy ten kwas nie można wykorzystać tam. Dobra, tutaj powinni być nowi przeciwnicy. Oraz stary przeciwnik? Czy nie, go załatwiliśmy. Ale oczywiście, że jest nowy przeciwnik Żyrandol. O, i oczywiście co? To, musimy uważać jednak bardziej. No i mamy tutaj kolejnego nieumarłego. Wydaje mi się, że sobie tutaj trochę poczyścimy. Dlatego, że... O. Dlatego, że się nam przyda... czy on ma pieluchę? What? Dobra. Teraz możemy zejść na dół. Nie chcę, żeby mi się znowu ci przeciwnicy na dole się zespili, bo tam jest ich dosyć sporo i dosyć mocni są, więc trochę nam zajmują. Okej. Okay. Czas na wagonik. On jest strasznie głośny. Okej. Więc wygląda na to, że się zbliżamy. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten cały kwas... Au! Okej. Ja tak się zatrzymałem, żeby zobaczyć, co to dokładnie jest. Okej. Więc możemy wziąć butelkę. Jej. Okej, możemy już? Okej. Wyłączyliśmy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł wyłączyć. Ale jesteśmy ranni po tym wszystkim. A nie aż tak mocno. Marudziliśmy atak. Tak naprawdę niezbyt mocno dostaliśmy. Dobra, i znowu będziemy musieli z tego korzystać. To jest coś takiego, że to oczywiście szybsze jest, ale to jest
to tyle zajmuje, że człowiekowi nie chce się przez to przejeżdżać. Więc moją teorią jest takie, że teraz jak mamy ten kwas, możemy go wykorzystać też do innych rzeczy, oprócz tej jednej, czyli zniszczenia głowy tej wróżki. Ale najpierw chcieliśmy tutaj wejść. Ale najpierw musimy tutaj przejść. Wydaje mi się, że nie będzie tak źle. Jeżeli tam nie było zbytnio rzeczy, no to i się pozbyliśmy ich, no to nie będzie problemu. Ale teraz jest taki problem, że zgaduję, że się trochę rzeczy zrespiło ponownie. Więc teraz w tamtym teatrze będzie trochę rzeczy. Okay, więc jak tutaj jesteśmy, to przejdźmy szybko. Też nie byliśmy w tamtym krypcie po tym, więc możliwe, że coś się znowu zrespiło, zapewne coś dużego. Nie, okej, nic nie ma. Dobra. Nie, to jest mechanizm, okej. Czyli musimy jakiś mechanizm znaleźć, który nam to zdejmie, tylko że tego mechanizmu nigdzie nie widzieliśmy. Dobra, więc czas na szybki powrót. Ten szybki powrót znowu trochę potrwa. Na szczęście tam to jest tylko jedna pułapka, więc nie jest tak źle. I ją już ominęliśmy w sumie. Więc teraz czas tylko przejść tutaj i się dowiedzieć, czy nie ma tutaj jakichś kolejnych potworów. Nie widzę. Ten gościu, który nie żyje, nadal nie żyje. I oby nadal nie żył. Okej, użyjmy tego. Dobra, nadal nie żyje i teraz musimy tylko stopić jej głowę. Nie wiem, czy to będzie przyjemne dla niej. What? Nie możemy? Kwas nie jest wystarczający oraz tam widzę amodosz Magnuma. Więc co musimy zrobić? O wy! To była bomba! O. Więc jest niewystarczające. Możemy po prostu do niej strzelić? A, okej, okay, teraz powinno być. Okej, okay, tylko... Panel, działaj. Czuję się źle z tym. Teraz dostaniemy złoty klucz. Okej. Okay. Działa wszystko. Jej! Mamy złoty klucz, czyli została nam tylko bateria ta, którą widzieliśmy na jednym z rysunków oraz w zapiskach. Aha. Okej, okay, klucz wszedł. Otwieramy. Nie spodziewałem się, że tam będzie ten gościu. Okej, okay, tutaj jest kolejny telefon. Dobra, list. Okej, okay, czyli no się nie udało im jednak, że nie przeszli kontroli. Nie. Dobra, za chwilę zobaczmy, co to jest. Okej. Okay. Mamy pomnik. A co tam dzwonisz? Hello? Hello? Wiesz, nie miałem nigdy planu dla tego całego złota.
tak naprawdę szybko to stało się problemem. Nie mogliśmy sprzedać go dosłownie. Nie bez żadnych podejrzeń. Mieliśmy go zbyt dużo, zbyt szybko. I ten kształt, te cylindry. Wiesz, to nie jest normalny proces, rozumiesz to? Ale później miałem pomysł. A co jeżeli to nie będzie normalny proces, jeżeli będziemy udawać, że taki jest? Więc Marvin i ja mieliśmy znakomity plan. Musieliśmy tylko znaleźć miejsce. Jakieś niewykorzystaną kopalnię złota. Marv znalazł jedną w Ameryce Południowej, w Brazylii. I wiesz co? Zadziałało. Przez chwilę przynajmniej. Okej, okay, czyli to nie chodzi o zombie, tylko chodzi o złoto. Okej, okay, co to jest? Okej. Okay. Czyli tutaj mamy jakieś... tajne pomieszczenie. Safe room. Co to jest? What? Czyli to jest żywe? O Jezu. O, właśnie, musiałem ginąć. Okej, okay, czyli że jak był mały Edward, to z ojcem znalazł to miejsce. Okej, okay, strasznie dużo medykamentów. I że... O, masz się los. Skąd ty tutaj się znalazłeś? Trochę dużo mamy tych. O nie, nie możemy wziąć reszty, bo jest takie, że o, zostawmy dla innych osób. Jej, amunicja, okej. Okay. W takim razie, co ty tutaj masz? Cześć, Natalii. Jak się trzymasz? Niezbyt dobrze. Tak, ja też. Czy to jest twoja matka? Tak. Zmarła lata temu. Przykro mi. Albo moje kondolencje. Wspaniała statua. Tak, jest cała ze złota. Ta musiała być bardzo kosztowna. Twój tata na pewno nie szczędzi na kosztach. Znalazłeś go? Pana Crowa? Nie, jeszcze nie. Okej, okay, co tam jest? Nadal szukam twojego ojca. Ale mam dobry ślad. Dobrą poszlakę, gdzie może być. Tylko muszę przejść przez centralną windę. Mara, i co z tym zrobisz? Kiedy go znajdziesz? Muszę z nim porozmawiać. I co, zabijesz go? No, co? Nie, oczywiście, że nie. Tak, i w ogóle nie trzymasz broni w dłoni. Widzę to na twojej twarzy. Już wybrałaś. Natalii. Ja wiem, że on robił złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. I na pewno nie da się tego przebaczyć. Ale proszę, nie zabiję go. Zabierz go do mnie. Muszę z nim porozmawiać. W ten sposób lub inny, dzisiaj to będzie ostatnia szansa. Proszę, Mara. Okej. Okay. Dobra, przynajmniej wiemy co, ale tutaj mamy jakieś kolejne rzeczy. Więc tak, mamy tutaj gościa. I on ma numer...
3762. Coś więcej jest? A, możemy przewijać. Mamy tutaj goblina. Tak, spotkaliśmy gobliny. I to jest ma numer 1739. I co tam opisane jest? Okej, czyli gobliny to jest starsza wersja gości, czyli tych normalnych. Ale są szybsze i... ale są słabsze. Okej. Kolejne. Nawet nie mogę przeczytać, co to jest. Spindle. Czy jest spindle taki normalny? Jest to numer 6413. Kiedy 60% wydobyto pnącza. Okej. Okay. Niby ich połączenia są słabsze, czy to oznacza, że moglibyśmy je zestrzelić? Okej. Okay. Lumber. Nie wiem, czy spotkaliśmy takiego Lumbera, chyba że to trochę inaczej wygląda na zdjęciu. Lumber numer 1347. Dlaczego to jest? Ile tam tysięcy tak mali? Czyli też kiedy 60%. Okej, czyli tak, że to jest teoria taka, że kiedy spindle nie mają tam mięsa zbytnio na sobie, to oni mają zbyt dużo i może to jest takie równowaga. Okej, chyba to jest jeden z ostatnich. A nie. Greener. Niedługo będzie groomer. 5992. O Jezu, 71%? To jest dosyć dużo, to jest wydobyli. Nic ciekawego, tylko takie, co jest na ich temat. Jest padł, czyli te, co nie lubię, ponieważ ciągle nie wpadam. Czyli kałuża. 80%, to jest dosyć spodo. I to jest ostatni, który znaleźli. Aha, czyli... już nic nie powinno wyjść, dlatego że to już ma taką kształt, że to w ogóle człowieka nie może przypominać. Okej. Okay. Okej, okay, więc tak. My first is in greener, but also in goblin, czyli numery. Greener, czyli ten, to jest 5592, jest goblin 1739, czyli dziewiątka. Później jest Gwest, but nie jest w Paddle i Sprindle. Gwest to jest 3762, w Padul jest 3978, 37, czyli 62, ale nie jest też w Spindle, a Spindle jest 6 na początku, czyli to jest oczywiście dwójka, 92. Trzecia liczba to jest w Lamberze i Goblinie, ale nie jest w Padul, jest tylko Lamber i Goblin. 1739, 1374, czy 173. A w padu jest 3978, czyli 1. Dalej. Czwarte to jest. To jest to, czego nie ma. Ale której liczby nie ma? Wydaje mi się, że wszystkie są. Ósemki? Nie, jest ósemka. Są wszystkie, bo jest tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chyba że padul to jest ta, że oś ósemka, tylko mi się tak zapisała trójka, tylko sobie sprawdźmy w takim razie to. O Jezu, włączmy, potrzebujemy padul. Tak, trójka, to mi się źle zapisała jako ósemka. W sumie na samym początku myślałem o ósemce, ale później takie w sumie nie. Okej, okay, co to jest? Okej. Okay. Cztery.
No, tutaj mamy kamery. A możemy rozmawiać z Arturem. Artur, słyszysz mnie? Mara, gdzie ty jesteś? Nie mogę ciebie zobaczyć. Gdzie jesteś? Jestem w pokoju kontrolnym. Pokoju kontrolnym? Czy jest super? Tak, jest super. Zazdroszczę. Była to prawdziwa przygoda. Artur, jak się czujesz? Niezbyt dobrze. Trzymaj się tam. Mara, kiedy wracasz? Czy stąd wyjedziemy? Tak, wyjedziemy. Tak, będę... szybko wrócę. Okej, dobrze. Wydaje mi się, że nie umrze. Okej. I teraz możemy wykorzystać ten kod. 9218. Działa. Okej, co to jest? Dobra. Ciągniemy to. O, działa. Tam coś widziałem. Widziałem coś tam. Ale się przestraszyłem. Granat. Ja naprawdę, jak to wyszło, to ja tak podskoczyłem. Granat. Granat. O, masz los. Byłem daleko, poleciał. Okej. Okay. Trochę słabo. Hasta la vista, baby. Okej, okay, wystarczyło jeden strzał. To możemy tam przejść? Ja takie... O, kosz. Śmieć. Ja takie... O! Co to jest? Okej. Okay. To release the security of the set for is... To... Okej. Okay. O! Masz ci los! To jest taka zagadka. Dobra. Press. Więc tak. Mamy tak. Jeden. Dwa, trzy, cztery, piątka jest tam, pięć, sześć, jej, udało się. Okej, okay, Natalii, nadal tam jesteś, czy... Nie, nadal tu jesteś, okej. Okay. Dobra. W takim razie, gdy tutaj już mamy control room. Mamy złoty klucz. Mamy niestety jeszcze, że tam zamknięte drzwi, ale nie widzę, żebyśmy mogli przejść pomiędzy tym. Więc spróbujemy je spalić. To zawsze chętnie się robi. Ale niestety tutaj mamy przyjaciela. Hej! Pa! Dobra. Pytanie jest takie, czy jak tam przyłączyliśmy to, czy wreszcie coś tutaj się zmieniło? Okej, okay, wejdźmy. W pewnej mierze ja ciągle patrzę, czy coś tutaj się nie zmieniło. Widzę ciebie. O Jezu, ale szybko tam zleciało. W sumie nie trafiliśmy większość czasu. Żegnam. O, tutaj jest zegar. Czy możemy coś ustawić z tym zegarem? Pytanie, czy nadal ta zagadka działa. Tutaj mamy niby to, ale... Nie ma zbytnio tutaj rzeczy. No. Jest safe room, no to też nie powinno być. Awa. Okej. Okay. Sobie też bym się napił. O, na środku jest winda? Okej, okay, ale nie mamy baterii. Więc nic nie zrobimy z tym. Więc tak. Mamy złoty klucz, więc złotym kluczem wykorzystamy go. O, witaj. Nojku. Wydaje mi się, że tutaj zbytnio też
nie będziemy chodzić, jest tam niby ta jedna zagadka, ale tutaj musimy mieć baterię. Tutaj musimy się zająć, jeżeli coś się zrespiło. Dobra, wydaje się, że tutaj to nie zadziała. Okej, witaj blubie. Dobra, mamy złoty klucz, więc możemy to otworzyć. Coś tak nasza ręka przeszła przez nasze ciało. Dobra. I mamy kolejny telefon. Mamy czapkę. Okej, coś tutaj jest. Śmieci. Co tam telefon? Witam. O, jeszcze żyjesz. Wiem, że tam jest niebezpiecznie i że jest dużo rzeczy do zrobienia, żeby się tutaj dostać. Oraz, że zabrałeś ze sobą broń. Czy zabijasz je, gości? No, nie są w najlepszym stanie, żeby żyć. Przynajmniej te, które ostatnio wyszły. Tak jak kontynuowałem wydobycie pnączy, gości przychodziło nawet mniej. No, nawet niektóre to nie miały dwóch nóg. No, to przynajmniej nie możemy ich wypuścić, żeby wyszły z Crow Country. No i nie możemy dopuścić do tego, żeby zainfekowało innych. Kim one są? Co to jest? Nie wiem, co to nawet słowo znaczy. I to było koniec. Okej. O Jezu, tutaj trochę ta pizza stara jest. Chcieliśmy otworzyć, że takie, że o, może... że może tutaj to coś nam da, ale takie w sumie pizza tam po środku. No, czego mogliśmy się spodziewać? Okej, granat, bardzo chętnie. Ostatnio wykorzystaliśmy je. Okej, więc tak. Coś potrzebujemy, żeby to zrobić. Ale na razie nie mamy tego. Tutaj w tym pokoju zbytnio też chyba nic nie ma jednak. Musimy znaleźć tą baterię, ale tą baterię nie wiem, gdzie znaleźć. Na razie sobie... mamy jeszcze ten pomieszczenie, ale to pomieszczenie jest zamknięte od środka, więc nic nie zrobimy. Mamy niby ten kwas. A co z tym kwasem? Czy coś nam da? Ten kwas możemy użyć w toalecie. No właśnie. Dobra, więc czas się tutaj przemieścić. Tylko jest pytanie, czy mamy ten kwas wystarczająco dużo. Są tutaj jakieś potwory znowu? A, masz los. Te żarandole są najgorsze. Dobra, miejmy je. Okej, udało się. Uuu, ammo! Okej, czyli ammo do Magnuma to jest bardzo rzadkie. Ale... za to je mamy. Dobra, paliwo by się przydało. Zgaduję, że w krypcie też jest... to, tak naprawdę zostało nam 4 tutaj. Ten Haunted Hilltop, nie wiem jak go zdobyć kompletnie. Będę musiał sobie później zobaczyć. Krypta też coś by się przydało. Coś przełączyliśmy, więc musimy sobie zejść na dół. Więc najszybsza winda byłaby tam, gdzie przechodziliśmy. Okej, czyli w sumie co? Idziemy w jedno miejsce, po czym wracamy do tego miejsca. O, masz los. Ja takie, o, co tam jest? Ja takie, a, zapewne bomba. Kto normalny wyrzuca tam bomby?
Wait. Dobra, myślałem, że tam jest włączone. No tutaj to jest taki ala safe room plus jeszcze... O, co masz do powiedzenia? Czy mogę coś dla ciebie zrobić? Poproszę o pomoc. Tak naprawdę jest. Muszę przejść przez tam boat ride w Królestwie Morskim. 7 mnóż? Tak, czy mogłabyś operować tam? Czy otworzyłeś drzwi dla mnie? Tak, są otwarte. Okej. Okay. Udam się tam i będę czekać. Widzimy się. Okej. Okay. Tak naprawdę musimy jeszcze tam przejść, więc tak naprawdę trochę minie, ale najpierw zejdziemy na dół, żeby wykorzystać te przejścia. Okej. Okay. Nie wygląda, żeby coś tutaj było. Chyba jak załatwiliśmy wszystko, to poszło. Okej, czy to jest ta super zagadka, którą trzeba przyklikać? Ile można tego klikać? Ostatnio mieliśmy wszystkie zielone. Tak szybko. Ty. Mieliśmy ostatnio zielone. To jest wkurzające. Mieliśmy ostatnio zielone, a tutaj nie chce nam w ogóle dać tego zielonego. A, nasz los. Dobra. Zobaczmy tutaj u tego gościa. Masz coś do powiedzenia? Nie, ale masz komputer, zapomnieliśmy o tym. Dobra, dawaj. Komputer. Okej, okay, gas pressure. O, masz los. No, zgaduję, że o to chodzi. Czy to jest jakiś numer? Jest coś tutaj napisane? Właściwie los. Żeby tutaj to zrobić, musimy najpierw mieć jakieś liczby. Tego. Ale nigdzie nie mieliśmy. Dobra. Na siłę to tego nie zrobimy. W takim razie zobaczmy, co tutaj jest. Tutaj jest to przejście, ale kompletnie się tutaj nie idziemy. I mamy tą maszynę, tylko że oczywiście będziemy musieli wykorzystać nasz nieulubiony przejazd. O, tutaj jeszcze mamy paliwo. Chcemy wziąć. Ładuj. I jedziemy! Jedziemy. I zobaczymy, co tam będzie. W głównej mierze tutaj ja teraz tylko mogę przechodzić z jednego miejsca na drugie, ponieważ nie wiem kompletnie, jak tutaj przełączać. Okej, okay. Tutaj niby coś... Musimy użyć tego baterii. Okej, okay, to już wiemy, co z baterią. Tylko gdzie bateria? Wiecie co, może użyję tutaj windy? Bo i tak muszę pojechać na górę. I zobaczymy sobie, gdzie są jeszcze jakiekolwiek zagadki. Dobra, to jest to miejsce. Mamy zagadkę Seven Seas. Czy to jest... Czy ona tam to kontroluje? Dobra. Bo to jest jedyna rzecz, która kojarzę. Wysłaliśmy tam babkę. Siema.
i w sumie to jest jedyne, co mógłbym pomyśleć sobie, że możemy jeszcze zrobić. Wiecie, po drugiej stronie trzeba było, tylko że to jest ten gaz, ale ten gaz, no to musimy mieć jakiś zapisek. Okej. Dobra, możemy z nią porozmawiać. Okej, my tutaj już nic nie zrobimy. Dobra, pójdziemy do maszyny, która mówi przyszłość. To jest jedyna rzecz, którą mógłbym ogarnąć, żeby cokolwiek w niej było. Okej, tam jest amunicja, ale wiemy, że ona jest... że ona tam specjalnie jest, okej. Dobra, jest granat! Tak, tak, chcemy. No wiem o tym, że jest! Tylko, że nie wiemy, co tam trzeba zrobić. Czyli teraz jedyne co, to jest to, co chcemy wiedzieć. Tylko, że żeby się tam dowiedzieć, o co chodzi, to przecież musimy znaleźć tą odpowiednią mieszankę. Tylko żeby tą odpowiednią mieszankę znaleźć, to ja dosłownie nie wiem. Nie wiem, co trzeba zrobić. Dajcie mi chwilę, ja po prostu zobaczę to w poradniku. Okej, więc oprócz tego, że nie wiem, gdzie to znaleźć, to obejrzałem, jaki jest poprawny wynik, więc zobaczymy, czy to zadziała. To powinno zadziałać. Tak, zadziałało. Okej, naprawdę nie wiem, gdzie to było, ale jest jedno prawdopodobne miejsce, gdzie to było. Tylko musimy się teraz tam dostać. I to będzie po drodze, też spróbujemy kilka rzeczy, żeby zadziałało, bo chodzi o to, że miałem dobry pomysł z tym miotaczem ognia. Tak, miałem dobry pomysł. Ale nie zadziałał, chyba przez to, że zbyt krótko to robiłem. Więc tak, miotacz ognia jest dobrym pomysłem. Tylko trzeba trochę poczekać. Okej. Tak jak mówiłem. I mamy tutaj gnoma. Widzę ciebie, gnomie. Aha. Byłeś tam, okej. Dobra. I mamy tutaj oczywiście pomieszczenie z rzeczami. Gnom uciekł. Czyli to, co szukaliśmy. Ile razy? Bo to jest właśnie ta zagadka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 razy musimy. Okej. I mamy małego grzybka. Ankej, co tym razem chcesz? Magnum, tak. Bierzemy. Mamy złoty magnum. Okej. Mamy granat. Mamy oczywiście tą dziurę. I coś tutaj jeszcze? Mamy paliwo, bardzo chętnie. Okej. Mamy tutaj jakieś hasło, tylko jakie hasło tutaj pasowałoby? Nie? 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 Ja mam trochę tych haseł. Nie powiem. Można... mogę tutaj cały dzień siedzieć. Chyba nie cały dzień. Ale teraz jest pytanie. Dobra. Może tutaj nie ma jeszcze tego hasła. Mamy na pewno tam, żeby zdjąć ten dzwonek. 8 razy musimy. Ja wiedziałem, że coś kilka razy trzeba zrobić, tylko że już
Nie chciałem tak na siłę, że o, 3, 4, 5. Okej, pozbędziemy się ciebie gnoju. Okej. Opa. Dobra, więc tutaj, tak jak mówiłem, jest zagadka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, jest się... Magnum! Jej. Uwielbiam więcej ammo do Magnum. Dobra. Więc przeładujmy. Dobra, jesteśmy dosyć dobrze wyposażeni. Teraz, jeżeli popatrzymy sobie na mapę, to została nam krypta. Tylko krypcie, no w ogóle nie wiem, jak to zrobić. A ten store room, to zobaczymy sobie jeszcze. Może gdzieś będzie tutaj hasło do tego. Na razie zróbmy to, co główna misja nam pokazuje. Tutaj jeszcze oczywiście mamy, ale to jest też do głównej misji. Musimy tą baterię znaleźć. A tak naprawdę nie wiem, co dokładnie mamy zrobić z tym zegarem, więc zobaczymy, co jeszcze. Okej, co coś tutaj mamy? Nie, chyba tutaj już nic zbytnio nie ma. No, czy się widzę tą apteczkę? Mamy tą skrzynię. Okej, chcieliśmy w sumie ją otworzyć, ale... Okej, bierzemy i wchodzimy. Okej, możemy? Założyła czapkę. Jesteś gotowa wejść na łódź? Bardzo rekomenduję środkowy rząd. Tak, wiesz, dla balansu. Okej, wow. Co? Zgaduję, że... chodzi o to, że czapkę założyła. Okej. Jesteś gotowa? Tak, tak myślę. Nie mogę zagwarantować, że to będzie bezpieczne. Okej. Rozpocznij. Okej, możemy już? Tak naprawdę musimy przejść do kolejnego pomieszczenia. Możemy celować? Nie, nie możemy. To nie brzmi dobrze. Aha, wieloryb. Okej. Bierzmy tutaj. Mamy skrzynkę numer 2. Okej. Albo skrzynkę numer Z. Numer Z. Z. Tutaj jest, widzę, że bomba. Okej. To zapewne było do krypty, bo to brzmiało jak krypta. Okej. Dwójka się zrobiła. Jest syreną. Dobra, jedynka. Wstawimy. Coś tutaj jeszcze? Zobaczmy, co tutaj jest. Się nam odblokował. Nie! Coś się zeżarło. Nie, tylko nie ona. Ona była fajna. Dobra, co tutaj musimy? Jeden. Tutaj przybliża. Dwójka oddala. Tutaj te. Okej. Więc... Okej, coś tutaj jest? Okej, okay, czyli tak, musimy... A, baterię musimy znaleźć, okej. Okay. Rozumiem już. Już przypominam sobie. Ja w której to będzie. Okej. Okay. Tak, bierzemy... A nie, to już... Dlaczego tam był amunicja do shotguna? Okej. Okay. Tak naprawdę musimy ją wszystkie przejrzeć, więc... Nie będzie złego, jeżeli tutaj nie znajdziemy nic. Nie znajdziemy
właśnie od razu tego, ale już znaleźliśmy. Chodzi o to, że chcę po prostu, żeby tutaj już wszystko przebadać na wszelki wypadek, gdyby, nie wiem, jakieś ammo tutaj jeszcze było. Nie, nie ma nic. Okej, no to wszystko jest. W takim razie możemy wracać do krypty, bo wydaje mi się, że w krypcie coś teraz będzie. I możliwe, że się zrespiły kolejni przeciwnicy, jeżeli zrobiliśmy... jest już noc. A ty? Dlaczego leżysz? What? Dlaczego wszystkie leżą? Dlaczego oni wszyscy leżą? Co się stało? Się boję, że coś tutaj mi na twarz wybiegnie. Dobra. Więc teraz jest to, co mówiłem. A nie, jest nadal to. Przecież tam dźwignię zrobiliśmy. Niby jak tutaj trzeba to zrobić? To jest jedyna rzecz, którą mi się wydaje, że możemy zrobić. Mamy tę kryptę. Mamy storeroom, ale ten storeroom nie mamy hasła. Wiecie co? Ja pójdę do tego storeroomu. Już wydaje mi się, że to będzie końcówka gry, więc sobie w poradniku zobaczę, jak tutaj jest. Ponieważ już wiem, co trzeba porobić, tylko że tam tutaj jest jako ciekawostki. Okej. Okay. Jesteś tutaj, ty gnomie? Nie ma ciebie. Dobra, zobaczmy, jakie jest hasło. Okej, okay, dobra. Hasło, teraz sobie przeglądam ten poradnik. Ono jest w zapiskach na temat tego zwierzęcia. Czy jakbyśmy strzelili ośmiornicę, to ośmiornica by pokazała nam te wszystkie rzeczy, które, te wszystkie liczby, które potrzebujemy. Więc to jest 18, 25. Okej. Okay. Okej, okay, to jest tylko ammo. Czyli zapewne ostatnie, a moto też jest do tego. Dobra, ale ja sobie sprawdzę, jak to się robi, dlatego że zapewne to jest jakaś prosta zagadka. Okej, okay, chyba wiem, jak rozwiązać zagadkę, tylko że jest taki problem, że jak wyszedłem, to coś zaczęło do mnie strzelać. I kompletnie nie wiem, co do mnie strzelało. I zgaduję, że chodzi o to, że ktoś po prostu tutaj przybył i pozbywa się tych zombie. Więc tak, czekajcie, tutaj. Chodzi o to, że zagadka polega na tym, że musimy się dostać do tego komputera i wpisać dane człowieka. Tak. Chodzi o to, że jako, że to jest jedna z tych krypt, to jest do tego podłączone. Dosłownie nigdy bym się tego nie spodziewał, że tak będzie to zrobione, ale tak jest zrobione. Na szczęście jest to w trakcie drogi do windy, więc nie jest tak źle. I tak, jest tutaj. Więc otwieramy. I co tutaj mamy? Okej, okay, dostaliśmy oprócz tego, że achievementy, to teraz nasze normalne apteczki leczą nas lepiej, dlatego że nauczyliśmy się, jak z nich lepiej korzystać. Okej, okay, w takim razie, jak tutaj już wszystko mamy, wszystkie zagadki zrobione, tak naprawdę zostało nam na dole. Oraz obyśmy nie spotkali tam tych gości, którzy strzelają.
Ponieważ nie chciałbym do nich strzelać. Czułbym się źle oraz dlaczego tutaj są rasery. Okej, więc tak. Teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, więc musimy pójść na lewo. Tylko dlaczego lasery są? Dlaczego to zawsze muszą być lasery? No, ale przynajmniej wiemy, że jesteśmy blisko, więc tak. Tutaj kładziemy baterię. Potrzebujemy ją naładować, jakbyśmy nie mieli jakichś lepszych rzeczy, żeby naładować tą baterię. Lepszy, nie wiem, jakieś ładowarki. Okej. Jest już na zielono. Dobra. Wydaje mi się, że ten odcinek będzie już ostatni, może być dłuższy. Ale... O, masz się los. Naprawdę mnie wkurzają te racery. Ale można przebiec. Ale trochę dźwięk jest zepsuty. Znaczy się, ten dźwięk jest taki jakby... Jakbyśmy my byli postacią i słyszeli te rzeczy. I to jest denerwujące trochę, bo... Trochę inaczej się patrzy na to. Dobra, tamtą babkę zjadło, niestety. Jest w sumie ciemno. Wcześniej było źle, teraz jeszcze jest gorzej. Okej. Więc tak, w głównej mierze to jest pod tym jest przejście. O, właśnie, właśnie o tym mówiłem. Okej, gdzie tutaj musi... Teraz zobaczmy, co do nas strzela. Nie widzę. Ale coś do nas strzeliło. Dobra, musimy go jakoś naładować, ale nie pamiętam jak się... Jak go naładować? Mówię, że coś do nas strzela! Okej. Nie możemy tutaj przejść. O, ale możemy go przesunąć, dobra. No naprawdę, jakbyś jeszcze mógł celować lepiej. Okej. No, przynajmniej wiemy, że już na zewnątrz będzie bezpiecznie. Okej. No. Jedyne co chcę, to sprawdzić, czy tam rozwalił tą ścianę. Okej, rozwalił tą ścianę, tylko że... Myśleliśmy, że coś za tą ścianą będzie. Okej. Dobra, więc możemy użyć tej windy. Yo. Koniec gry. To jest chyba 6 odcinek. Uj. Trochę tego tutaj jest. Au, 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 au. Szukam miejsca, gdzie mógłbym bezpiecznie wrzucić granatem. Okej, okay, przynajmniej większość padła. Dobra, jak to wygląda? Okej, okay, ty padłeś. Okej, ty też padłeś. Uuu, masz los. Mały blobie jeden. Dobra, chyba wszystkiego się pozbyliśmy. A mogliśmy w sumie to zrobić. A. Dobra, przynajmniej jeden granat to nie jest aż tak dużo. Dobra, mamy i tak Magnuma na superbossa, bo zawsze jest superboss. Okej, okay, medikit. Nie, tutaj jest Southwest. O nie! Nie żyje.
O nie, został zastrzelony. Nie, Harrison. Okej, okay, może zapiszemy jego numer. Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale zapisuję jego dane. Jakby to było jakieś ważne. Dobra. O, to smutne, dobra. To ja mam te przejścia, ale w sumie nie są one takie ważne na ten moment. Nie mówcie, że wszyscy umarli. Okej, okay, mamy 6, 3, 1. Okej, okay, co to jest? Okej. Okay. Latarnie są stare. Okej. Okay. Czyli coś to jest w rodzaju takiego, że musimy zapalić te latarnie. Okej. Okay. Znaczy się jesteśmy w sumie po dobrej stronie. No tego ammo to już raczej nie zdobędziemy. To przeładujmy. O, Masilo, Stallman, coś ty zrobił. Stallman! Nie mogę ciebie przepuścić. Posłuchaj, Harrison nie żyje. Harrison James, detektyw. Wiem kto to jest. Przykro mi, Mara. Nie powinien tutaj schodzić. To była tylko kwestia czasu, zanim te kreatury został zastrzelony z broni. No, kurde. Do you know? Wiesz, kto to zrobił? Myślę, że on ma pewne podejrzenia. Marvin, ty! Słuchaj, dzieciaku. Nic osobistego. No, jak to było? Upuść broń, Marvin. I co wtedy? Pójdziemy do domu? Zapomnimy o tym, że to się stało? Federalni... złapią mnie w tydzień. Jestem w to zamieszany po kokardy. Wiem, ja też. Ale Mara nie jest, więc zostaw ją. Wie zbyt dużo. Co jeżeli ona nas wyda? Co jeżeli już próbowała? W sumie rozmawiała z tym oficerem. Próbowałem go powstrzymać. I ciągle mu mówiłam, żeby stąd wyszedł. Nie wyszedł. I żadne z was nie wyjdzie. O nie. A teraz jest zbyt późno. Co to było? Nie wiem. Mówisz nieprawdę. Jeżeli to jest jakiś rodzaj waszych trików... Oj. Czy to jest Julie? Tak. Gdzie jestem? Przynajmniej żyję. Julie! Hej! Co się tam stało? Co ty robiłaś? Opowiem tobie, tylko pomóż mi wyjść. Okej. Okay. No, pomożemy jej wyjść. Norman, pomożesz? Okej. Okay. No, a, dobra. Musimy do nich podejść. Nie lubię, kiedy tak się dzieje. Julie, myślałem, że... Mam na myśli, że byliśmy na tym... Na tej atrakcji, była wszędzie krew.
Coś mnie złapało i zaciągnęło mnie do wentylacji. Co to było? Cokolwiek to było, jest ich więcej i chowają się w rurach. Jest tam strasznie ciemno, ale tylko mogłam ich słyszeć. No i poczuć. I co, próbowały ciebie zabić? Nie. Większość po prostu mnie przestraszyło i robiło dużo dźwięków. No, brzmi normalnie. Co ty masz na myśli? No, są wkurzeni, ale nie chcą nas zabić. Chcą tylko się porozumieć. Mara, nie przedstawiłaś mnie. A, przepraszam. Julie, to jest Tolman. Pracuję dla Edwarda Crowa. I Tolman, to jest Julie Baron. Jest prawnikiem. Została zatrudniona przez rodzinę Marshall. Rodzinę Elani Marshall. O, rozumiem. Co wy tutaj robicie? Ktoś został zabity. Postrzelony. Detektyw. O nie. Was just about to go deal with it. Tolman chciał tutaj... Nie wiem co... Nie wiem co to znaczenie dokładnie miało. Dobra, pójdę z tobą. Mam doświadczenie z takimi sprawami. Okej. Okay. Dzięki, Mara. Coś jeszcze. Natalie Crow jest czeka w biurze Edwarda Crowa. Czy pójdziesz zobaczyć się z nią? Córka Crowa? Oczywiście. Chciałbym z nią porozmawiać, tak naprawdę. Okej, okay, nie wiem, co to you're not. Ty nie. O, jeszcze ostatnia rzecz. Arthur Moll. Gościu, który jest na parkingu w mojej fieście. Moglibyście zobaczyć co z nim? Zostawiłem go trochę czasu temu. Oczywiście, możemy to zrobić. Dzięki. Mara, co ty będziesz robiła? Zrobię to, po co przyszłam. Będziemy czekać w samochodzie, ok? Znaczy się koło samochodu. Przy samochodzie. Ok, dzięki. Dobra, może być? Ok, idźmy, panie Tolman. Mamy dużo do roboty. Ogólnie... to wydaje mi się, że gdybyśmy na ekranie w panelu kontrolnym zobaczyli te potwory, moglibyśmy je spalić. Coś mi się tak wydaje. Okej, okay, możemy je... Dlaczego to wygląda jak takie wejście bossa? Jakby to, nie wiem, jakoś tak specjalnie było. Okej, okay, mamy to jeziorko. Może lepiej nie. To jeziorko wydaje się... być miejscem, z którego wychodzą, więc naprawdę nie powinniśmy tego sprawdzać. W sumie dawno nie zapisałem gry, więc jakby był zapis, to byłoby fajnie. Tak naprawdę musiałbym się cofać, jeżeli byłoby jakieś inne zakończenie. Okej. Okay. Oczywiście super muzyka, kiedy schodzimy na dół. Snake Eater. O Jezu, jeszcze się oddala. Jak to jest głęboko? Dlaczego tutaj nie ma windy? Dobra. Wydaje mi się, że to może być koniec. Tak. Jeszcze, o Jezu, już niedługo będziemy jednym pikselem. I tak dalej pójdzie. Ale wygląda na to, że im dalej oddala się nasza kamera, tym bardziej ciemno się wydaje. To tam, gdzie idziemy, więc niedługo może być koniec tego. Zastanawiam się, czy ta decyzja, że nie umyliśmy twarzy, to była dobra decyzja, czy nie, ale ewidentnie nie chciałbym umyć twarzy w miejscu, którym, że tak powiem... O Jezu, co to jest? W którym trochę słabo było. Okej. Okay. Coś napisanego, ale nie ma sensu. Jeżeli tutaj jest zapis, to bardzo chętnie. Okej, okay, czyli tutaj są zdjęcia wszystkich gości, którzy tutaj byli. Tutaj jest telefon, ale no z niego dzwonił. Okej, okay, co to jest? To jest Mementos. Okej, okay, mamy apteczkę, bardzo chętnie.
Mamy tutaj krwawe drzwi, które oczywiście nie będziemy chcieli otwierać. Intercom. Panie Crow? Jestem tu w twoim robatorium. Witaj, Elaine. Elaine? Proszę otworzyć drzwi. Otworzę. Ale najpierw... Okej, podnieś te... flask. No to... o Jezu, nie pamiętam, jak to się po chemii nazywa. Te... szklane pojemniki. O. Dlaczego? Proszę. Okej. Dobra, i... co tutaj jest? Możemy to włączyć. Włączmy. Co tutaj jest? Tutaj mamy ten. Okej, dlaczego w mikrofali to było, to już nie powiem. Mamy list dla Natalii, ale go nie otworzymy. Coś tutaj? Okej, nie wiem dlaczego, ale Crow wydaje mi się, że jest w złym stanie. Jest tutaj jakieś to. Okej. Czekaj, o! Tak, to jest końcówka, ponieważ zostawiliśmy rzeczy. A, i teraz przeczytamy, co to jest. Dobra, nie musimy. Dobra. Możemy o tutaj się umyć. Czyli przez cały czas mieliśmy farbowane włosy. Okej, okay. Warto było. Wydaje mi, że ta sikiera... Tak, to była winda, ale ona nie działa. Można się spodziewać dlaczego. O, i tam w sumie była w tym środku. Okej, okay, i co teraz mamy zrobić? Panie Crow, mam wszystkie probówki. O, probówki. Proszę otworzyć drzwi. Odsuń się. Okej. Okay. Czyli przynajmniej wiemy, że mamy farbowane włosy. Latarka nie działa. Okej. Okay. Może porozmawiamy z tobą później. Nie chciałbym porozmawiać z wyjątkowo wysokim gościem. Jest tutaj trochę pułapek. Czy możemy je rozbrajać? Nigdy nie próbowałem. Dobra. Możemy je rozbrajać! Nice. One są rozbrojone, tak? Tak, są rozbrojone. Okej, okay, dobra, rozbrójmy najpierw te pułapki, bo wydaje mi się, że tutaj będzie boss fight taki typowy. Będziemy krążyć w kółko. Nasze ulubione boss fighty. Okej. Okay. Witaj. Zdejmasz. Masz... magnetowid? Chyba tak się nazywa. Elaine Marshall. Edward Crow. Jak to długo było? 2 lata? Nigdy się nie spotkaliśmy wcześniej. Nie, mam na myśli, że odkąd zostałeś zainfekowany? 2 lata. 2 lata, kiedy zamknąłem ten park. Okej, okay, czyli nie jesteśmy Mara Forest? W sumie można było się spodziewać. Cieszę się, że wróciłaś. Jakby nawet ciebie to obchodziło. Zaoferowałbym tobie coś do picia. Ale co, masz teraz 18 lat? Nie do końca. Ale nadal dotarłaś tutaj. Musiała być bardzo uparta. To dobrze. Daje mi nadzieję. Nadzieję? Powiedz mi, jak się czujesz? Źle. Zmęczona. Nie mogli się pozbyć mojej infekcji. I było coraz gorzej. Oczywiście. No. Mówiąc to, cieszę się, że pozwoli ci wyjść ze szpitala. Nie pozwolili, uciekłam. A, rozumiem. Byłaś bardzo zdeterminowana. I to tylko po to, żeby mnie zabić, tak rozumiem? Nie.
przyszłam do ciebie, żeby coś tobie powiedzieć, twarzą w twarz. Musisz wiedzieć. Mów. Panie Crow, umrę od tej infekcji. Wszystko próbowaliśmy, nic nie działa. I to mnie zabija. Sorry, ale od tego całego gadania już gardło mi trochę przyszło. Ale jeszcze... ale nie zorientowałem się, że pan to też posiada, tą samą infekcję. Oczywiście, wszyscy, którzy zostali dziabnięci przez gości, będą to mieć. Naturalnie, ja byłem pierwszy. Kiedy pierwszy gość wyszedł z stawu, no teraz możemy powiedzieć, że to stawik, próbowałem mu pomóc. Trzymałem go w celi, żeby go lepiej monitorować. Cela? To tam, gdzie został zaatakowany. Tak. Wzięcie gości na powierzchnię nie było błędem. Ale ty wyglądasz gorzej. Po prostu jestem w dalszym stadium. Więcej. No, byłem bardziej podatny na gości. Znaczy się więcej go dziebało. Bardziej podatny? Twoje krwawe przygoda dzisiaj też mogła to spowodować. O nie. Wygląda źle. Jak to jest, kiedy tak się stajesz? Nie będę tobie kłamać. Okej, okay, a co możesz... A, tutaj jakaś piosenka? Elaine, czy pamiętasz, kiedy rodzina zapytała się ciebie, czy opłacę twoje rachunki medyczne? Jezu. Tak, płacisz za to, kiedy zostałam ranna. A nie, tak, że tam... Ale nigdy nie zapłaciłaś. Mój prawnik próbował ciebie skontaktować i podać cię do sądu. Tak. To była... jak to powiedzieć? To była... była przemyślana decyzja z mojej strony. Znając naturę mojej choroby, wiedziałem, że nie będzie żadnego lekarstwa na nią w szpitalu. Czekaj. Ale jest lekarstwo. Zrobiłem jedno. Ty? Jak? Po prostu zacząłem od końca. Zacząłem badać tą bardzo zaraźliwą bakterię na gościach. Nową bakterię, którą nikt nie zna. To właśnie był problem, że to było to nie było zaskoczenie, że twoi doktorzy nic nie mogli zdziałać. Te probówki z twojego laboratorium. Tak. Masz lekarstwo na swoją chorobę w tym momencie. Pięć probówek idealnie, żeby uleczyć 5 ludzi. 5? Harrison i Marvin nie żyją, no to tak. Co pozostawia ciebie, mnie, Natalii, Tolmana, Julie i Artura. 6 ludzi. Ale nie mamy wystarczająco próbówek. Dobra, trzeba go zabić. Jest pan w błędzie tutaj. Nie wezmę lekarstwa. Okej, możemy już iść? Rozumiesz, gdzie jesteśmy teraz? Pan to nazywa stawem? A, w sumie nie wiem, co to było. Tak. I wychodzący z jego głębi 7 pnączy. To, co z nich pozostało? Po latach wydobycia dla złota. Dokładnie. Elaine, spójrz na mnie, posłuchaj.
Staw jest, jest bramą. A goście to są ludzie, którzy próbowali przez nią przejść. Ale dlaczego wyglądają tak, jakby byli niekompletni? Ponieważ przez lata niszczyłem mechanizm dla tej bramy. Nie rozumiem. Staw nadal działa technicznie, ale dzięki mnie ma pewne błędy. Zrozum. Pnącza to są czegoś w rodzaju anteny. Potrzebne, żeby zachować bezpieczeństwo transportu do tych, którzy przechodzą przez staw. Panie Crow, ale skąd oni pochodzą, goście? Co jest po drugiej stronie? Wydaje mi się, że przyszłość, bo 2106. Więc teraz rozumiesz, jakie skutki mają moje wydobycie na mutacje gości. Oraz zrozum, mutacje były coraz gorsze, jak bardzo ścinałem pnącza. Rzeczy, które wyszły ze stawu teraz, ledwo co przypominają ludzi. Większość z nich nawet nie potrafi chodzić. Let alone speak, nawet co do tego mówić. Ale pierwszy gość, który wyszedł wiele lat temu, był najmniej zmutowany. Nie. Tak, Lane. To on potrafił mówić. Trochę. Powiedział, kim był, dlaczego tutaj przyszedł. Spisałem jego słowa na małej kartce, a później poszedłem znów zbierać pnącza. No trochę złabo było z swojej strony. Następni goście nie potrafili nic powiedzieć. Teraz rozumiesz, dlaczego nie chcę wziąć szczepionkę. Okej, ile jeszcze możesz gadać? Mój czas się kończy, ale przed tym jak umrę, muszę zobaczyć na to, co ja zrobiłem. Co przechodzi przez staw? Podaj swoją dłoń. What? Co? Weź to. Okej, weźmiemy to. A, okej. Teraz, jak jest w twoich rękach, przechodzę przez portal. Ale będziesz zmutowany, to cię zabije. Znakomite zakończenie. Przynajmniej będę szczęśliwy. No, szczęśliwy. Może zobaczę, co jest za drugą stroną tego. Mam tylko jedną rzecz do zapytania ciebie, Elaine. Czy jeżeli w jakiś sposób wyjdę z stawu, proszę zabij mnie, ale jeżeli wyjdę ze stawu, nie będę w stanie kontynuować żyć. Rozumiesz to? Żegnaj, Elaine. Trzymam toast za twoją przyszłość. I co takie? Łup do tyłu? Krzesło? Skąd ja to wiedziałem? Dobra, wydaje mi się, że on umrze. I będzie teraz boss fight, dlatego że nie mamy za sobą kompletnie żadnych. Ale się tu. To jest ten jeden, który został. Okej, możemy stąd wyjść. Okej, dlaczego się zamieniłeś w homara? Granat! Granat! Au! Gin! Okej, jesteś za daleko. O! No masz los. Nie mamy już żadnego. O nie, jesteśmy zainfekowani, dobra. A, dobra, to trochę inaczej wygląda.
Dobra, możemy zobaczyć, gdzie jesteś? Okej. Okay. Okay, wydaje mi się, że to, że jesteś na czerwono, to oznacza, że powoli umierasz. Okej. Okay. A, okej, okay, okej. Okay. Nie chciałem tego, ale skończyło się na tym. Dobra, daj mi wpadać. Okej. Okay. Padasz? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O, ty. Mam złoty magnum. Nie zawaham się go użyć. Okej, okay, to chyba koniec. Okej, okay, co tam masz do powiedzenia? Elaine! To! Zamknij się. Nie chcę wiedzieć. Elaine! I ty! Ty obiecałaś. Zabić. Tak. To koniec. Jest tylko jedna rzecz, żeby zrobić. Dobra. Hasta la vista, baby. Raczej nie chciałbym, żeby on żył, więc... To była moja bardzo przemyślana decyzja. Okej, okay, jestem zainfekowany. Tak, wiem, jestem zainfekowany. Okej, okay, użyjmy to i zobaczmy, czy to zadziała. Wszyscy. Dosłownie wszyscy szejkajemy, pijemy. Rozpoczynając w płomieniach, coś poczułam. Dziwną mieszankę nadziei. Czegoś tam. Może pewnego dnia wszystko będzie ok. A może nie. A może nie. Może nie. Okej, okay, w takim razie to koniec. Odcinek chyba nie będzie dłuższy. Będzie taki normalny. No, gra mi się nawet spodobała. Były pewne ograniczenia, bo ta mapa była taka... jakby... Końcówka tej mapy to była taka, że... O nie, ona płacze. Że... dookoła trzeba było chodzić i to było denerwujące. Oraz te lasery, nawet nie wiem po co te lasery dali na sam koniec. Na samym końcu jeszcze ktoś do nas strzelał! Kto do nas strzelał? Nie wiem! Ale przynajmniej wszyscy są uratowani. O, jest gra na Unity, wow. No, możliwe. Więc, no, mało osób do tego pracowało, ale to też nie było takie, że to jest jakieś wielkie studia. Podobało mi się to takie typowo nawiązujące. Cena też nie jest taka zła do tego, co jest, ponieważ 70 zł to nie jest zła cena na Steamie, nie powiem. Już się przyzwyczailiśmy do tego, że gry potrafią kosztować 100 zł. Więc to nie jest tak źle. Okej, okay, co to... To jest końcówka? O, rezultaty. Użyłem 36 razy, no 4 razy musiałem. Znalazłem 15 sekretów. Nie wiem, czym były życia. Ostatecznie, no to nie będzie A, ale będzie S. Okej. Okay. A. No oczywiście jeszcze można ten S robić, ale S to zgaduję, że trzeba zbytnio nie korzystać z tego wszystkiego. Okej. Okay. Dajcie jeszcze chwilę, to ja wejdę na Steam, albo tutaj jeszcze mogę zobaczyć. Co ja odblokowałem? Crowbar. Crowbar. The bonus item. Crownate Launcher. Czyli mamy jakieś launchera jeszcze. Dobra. Crowcast. Crystal Crows are hiding around Crow Country. Can you find and shoot them all? Okej, okay, czyli teraz można pójść do tego, żeby metody, żeby ten... tego badania. No niestety ostatnie, co zrobiłem to trochę, że tak powiem, bardzo dawno temu. Więc słabo. Ale zobaczymy tylko tutaj shift up. Zobaczmy, jakie są osiągnięcia możliwe do zdobycia. Więc tak, jeszcze można... Nie wiem, czy to ci nagrywa, od razu mówię. Jeszcze tak. Więc tak, musielibyśmy zdobyć 5 punktów na
tych quizie syreny jest jedno zablokowane, zgaduję, że to jest S-rank. Tak, musimy mieć S-rank. Więc nawet nie musimy zdobyć tych wszystkich kruków, które trzeba. Ale tak naprawdę mam 87%. Nie wiem, czy mi się tak naprawdę chce resztę robić, bo wiecie, bo to jest... W głównej mierze polega to na tym, że... Po prostu jeszcze raz przejść grę. Tylko tym razem... trochę... Po prostu bardziej się postarać. A poczekajcie, ten S to, jak, to jest normalna, dobra, czyli nie muszę na hardkorze. Albo można też na eksploratorze, czyli najprostszym metodzie. Dobra, gra mi się podobała, jak nie mówiłem, cenowo jest fajnie. Oczywiście to jest na pada. Sterowanie, jak sami widzieliście, ono jest trudne, ale gdyby było prostsze, to wydaje mi się, że ta gra byłaby o wiele bardziej taka prosta, że w ogóle żadnej trudności nie miałaby. Więc to jeszcze jest ok. Więc polecam ją. Jak na razie to tyle. Widzimy się w kolejnych seriach na moim kanale. Z wami trochę. No to cześć.